Michał Wielonek, kłaniam się Państwu w niedzielne popołudnie. To jest program 14.10 Bitwa polityczna, a więc nowa propozycja na antenie telewizji Republika. Istny polityczny ring, w którym dzisiaj na argumenty będą się spierać moi i Państwa goście po mojej lewej stronie, Daniel Milewski Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, Panie Pośle. Witam serdecznie, pana redaktora, a państwa w ten... Piękny, niedzielny, bardzo słoneczny dzień. To prawda, coraz cieplej, ale też i temperatura, mam nadzieję, dzisiejszej, naszej, dzisiejszego naszego programu będzie gorąca, bo po drugiej stronie jest przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, Paweł Lech, radny Miasta Stołecznego Warszawy. Kłaniam się również Panu. Dzień, dzień dobry, dobry. Pani, witamy dzień serdecznie. Dobry w naszym programie. To jeszcze przypomnimy zasady panom i państwu, naszym widzom, choć myślę i mam nadzieję, że te zasady są znane, bo oglądają przecież państwo y, nas, y, nasze propozycje nowe, programowe, a takim jest Bitwa Polityczna 14.10 na ten telewizji Republika. Trzy rundy tematyczne i trzy tematy, które w ostatnim tygodniu y, no, rozgrzewały opinię publiczną, ale także strony politycznego y, sporu. Te trzy tematy i pytania ode mnie. Następnie w ostatnim w czwartej rundzie czas na zadanie, panowie, pytania wzajemnego. Mamy minutę 40 sekund na odpowiedź. Każdy z panów ma również możliwość odniesienia się do wypowiedzi interlokutora czyli ad vocem. Na wypowiedź mamy taki dźwięk oto sygnał poprosimy no właśnie a wypowiedź kończy taki oto sygnał. I tej dyscypliny czasowej będziemy przestrzegać. Zaczynamy zatem, Szanowni Państwo, od pierwszego tematu. Tematu związanego, Panie Radny, z miastem stołecznym Warszawa. Prezydent Rafał Trzaskowski podpisuje rozporządzenie. To rozporządzenie, o tym rozporządzeniu pisała zresztą Gazeta Wyborcza, że Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce zakaże krzyży w urzędzie, a urzędnikom eksponowania symboli religijnych. Podczas pracy każdy ma prawo do swojej wiary lub jej braku. Polska jest państwem świeckim. Warszawa jest tego państwa stolicą. Kropka. To i są słowa prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego opublikowane w mediach społecznościowych w odniesieniu do tych informacji o podpisaniu rozporządzenia Taka moda pewna dotarła z zachodu do Polski. Prezydent Rafał Trzaskowski w ostatniej kadencji dużo podróżował, często go w Warszawie nie było. Może zainspirował się czymś podczas tych podróży i implementuje dzisiaj takie rozwiązania. No właśnie, na razie w Warszawie, bo mówimy o stolicy. Czy państwu się ten pomysł podoba? Panie Radny, to zaczniemy w takim razie od pana, bo to w końcu pana środowisko polityczne takie rozporządzenie podpisuje. Panie redaktorze, no jak czytam tę e, dyskusję w mediach, to wydaje mi się, że to jest jednak burza w szklance wody, dlatego że to rozporządzenie przede wszystkim dotyczy tylko i wyłącznie urzędów dzielnic i dotyczy tylko przestrzeni publicznych, tam gdzie Przychodzą mieszkańcy miasta stołecznego Warszawy. Natomiast jeśli chodzi o urzędników, oni mogą, tam gdzie pracują, czy też sami, mogą. mogą oczywiście tutaj symbole religijne, z którymi są związani, eksponować to nie ma żadnego problemu. Tutaj tak naprawdę jeśli chodzi o urzędy centralne miasta, to rozporządzenie też nie dotyczy, a nie dotyczy z tego względu, że jednak w Warszawie właściwie od wielu lat nie ma problemów w mojej ocenie, przynajmniej jeśli chodzi o to, czy krzyż może wisi, czy nie wisi, bo w większości tych miejsc po prostu krzyży nie ma, tak? Tutaj jeżeli miałaby być jakaś dyskusja, w mojej ocenie to, w sytuacji, kiedy byłby jakiś pomysł, rozporządzenie dotyczące chociażby szkół, gdzie w klasach krzyże są i w wielu szkołach, jeśli nie w większości, te krzyże wiszą, i, i tutaj pan prezydent Trzaskowski e, nic e, jakby do tej sytuacji się nie odnosi. To przede wszystkim rozporządzenie dotyczy tylko i wyłącznie przestrzeni I Koniec, i koniec czasu, ale dopytam w, w takim razie, bo no, na razie zaczynamy. Zaczynamy od urzędu, ale nie jest powiedziane, że to nie pójdzie dalej, panie radny, no, jeżeli Pani, zaczyna się zajmowanie mówię, że... krzyży, Ale w ogóle po co, panie radny, taka decyzja, żeby jednak tych krzyży z urzędu miasta się pozbyć? Bo to też jest pytanie o chociażby um, uroczystości, które są przed nami. No, różnica Powstania Warszawskiego, y, która, której zawsze towarzyszyła... No I tutaj nic tu się nie zmieni. Panie redaktorze, tu nic się nie zmieni. Jest uroczysta msza święta na Placu Krasińskich w Warszawie właśnie ku pamięci naszych bohaterów i wszystkich, którzy polegli, walczyli, byli w Warszawie podczas Powstania Warszawskiego. Także tutaj nie ma niepokoju, tak jak chciałbym jeszcze raz podkreślić, to rozporządzenie dotyczy tylko i wyłącznie przestrzeni wspólnych w dzielnicach miasta stołecznego Warszawy, a w większości tych dzielnic już od dawna tych krzyży albo nie ma, albo już nigdy ich nie było. To oddajemy teraz głos w tej pierwszej rundzie Danielowi Milewskiemu. Panie pośle, pan radny mówi: To burza w szklance wody, nie ma powodu do niepokoju. No ale jednak po coś takie decyzje zapadają. Jak Prawo i Sprawiedliwość patrzy na tę politykę, którą wciela właśnie w życie Rafał Trzaskowski w urzędach w Warszawie. Bardzo będzie dobrze, jeżeli po tej rundzie weźmiemy to zarządzenie, panowie, do ręki i spojrzymy, jakie tam są punkty i czy tam przypadkiem nie ma mowy o tym. Że w uroczystościach organizowanych przez miejskie władze również ma nie być elementów religijnych. Za chwilkę sobie to spojrzymy i zweryfikujemy to, co pan radny powiedział. Pan Radny też powiedział, że w większości miejsc krzyży nie ma. No i właśnie, drodzy Państwo, o to chodzi, żeby nie było ich nigdzie, żeby w żadnym miejscu publicznym w Warszawie tego krzyża nie było. Ja jestem głęboko przekonany, że kolejnym krokiem będą także szkoły. To jest bardzo smutne, że w 40 rocznicę tych bardzo no, rozpalających wówczas emocje wydarzeń, kiedy, kiedy krzyże były zdejmowane w szkołach. Ja reprezentuję województwo mazowieckie w Sejmie. Koło Garwolina, bardzo w takim ośrodku mojej działalności i jest miętne. Teraz za kilka dni będziemy obchodzili właśnie 40. rocznicę tej bohaterskiej obrony, yy, gdzie yy, cała społeczność szkolna broniła Krzyża. I w, to, I w tą 40. rocznicę tamtych wydarzeń Rafał Trzaskowski wydaje takie zarządzenie, bo to jest realizacja programu yy, waszej partii, programu Platformy w praktyce. Pamiętamy, jak mówił yy, Nitras o opiłowywaniu katolików, i to jest właśnie opiłowywanie katolików, bo nie, wy nie, wbrew konstytucji nie tworzycie przestrzeni wolnej do czegoś. Wy właśnie tworzycie przestrzeń wolną od krzyża. Panie Radny, jest y, m, szansa na dwocem, przypominam, to 40 sekund, jeżeli Pan chce się odnieść do tego, co Pan poseł y, Milewski tutaj mówił. Panie redaktorze, no tutaj ja jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze raz powtórzę. To rozporządzenie dotyczy przede wszystkim y, y, przestrzeni wspólnych dla wszystkich mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy. Na teren, w urzędach dzielnic naszego miasta. W większości tych dzielnic na, w tych przestrzeniach krzyży nie ma i zapewne dotyczy, będzie to dotyczyło kilku dzielnic, tak, tak zwanego Wwarzanka, gdzie rzeczywiście krzyże w tych miejscach były. Panie pośle? No, co, w, tej, w tej rundzie jeszcze ad vocem to, co powiedziałem. To jest to jest program, dla którego kościół, tradycja, polska tożsamość, która jest oparta na. Chrześcijańskich fundamentach jest czymś, co traktujecie jako przeszkodę, jako przeszkodę, którą trzeba wyeliminować. Ja naprawdę nie wiem, co jakikolwiek symbol religijny wam przeszkadza, bo oczywiście mówimy tutaj o krzyżu, ponieważ nie mamy wątpliwości, że jest to wymierzone właśnie w krzyż i właśnie w chrześcijaństwo. Czy zdarzy się tak, że nie będzie uroczystości zapalania świec hanukowych? No bo zgodnie z tą, e, z tą regułą nie powinno ich być. Ja uważam, że przestrzeń publiczna zgodnie z artykułem 25 Konstytucji powinna być przestrzenią, w której każda religia może być eksponowana. Bo w tym artykule Konstytucji możliwa, mowa jest właśnie o tym, że e, no ta pu, to publiczne wyrażanie poglądów religijnych za tę odpowiedź. jest czyś, i, Szanowni w, to się Państwo, się to była pierwsza runda. Czas zatem na rundę drugą. Zapraszamy. A w rundzie drugiej zastanawiamy się, kto tak naprawdę prowadzi politykę prorosyjską, kto jest prorosyjskim. Ugrupowaniem W ostatnim tygodniu pojawił się spod Platformy Obywatelskiej, który atakuje Prawo i Sprawiedliwość. Również pan premier Donald Tusk o tym mówi. Mówi o polityce prorosyjskiej rządu Prawa i Sprawiedliwości. Więc zapytam, panie radny, od pana zaczynamy. Paweł Olech, Platforma Obywatelska. Na czym polegać ma ta polityka prorosyjska rządu Prawa i Sprawiedliwości? Mówi o tych ostatnich ośmiu latach rządu Zjednoczonej Prawicy. Panie redaktorze, no pan mówi o ośmiu latach, ale musimy spojrzeć na korzenie, na początki, chociażby porozumienia Centrum, rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z głównym przedstawicielem KGB w Polsce i dalsze jakby losy tego całego ugrupowania, chociażby spójrzmy dzięki komu, dzięki jakiemu mechanizmowi Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy te już 90 lat temu, przecież tutaj dzięki handlarzowi Węglem, rosyjskim węglem w Polsce, który zmontował mechanizm podsłuchów polityków Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. No, Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory, później odpłacając oczywiście to zwycięstwo sprowadzone milionów ton węgla z Rosji. I to nie rosyjskiego węgla, tylko wiemy dobrze, że to był kradziony na Ukrainie. Węgiel, który tutaj w Polsce za czasów prawej sprawiedliwości był sprzedawany i normalnie, legalnie, całkowicie. Rozprowadzane. Dlatego no, trudno jednak mimo wszystko oby, przejść obojętnie koło tego filmu, bo zapewne do tego pan by ch chciał się odnieść, który w ostatnim czasie e, pokazała e, Platforma Obywatelska e, w nawiązaniu do e, wyborów. Stawiamy Jeżeli on jest kropkę, nieprawdziwy, dlaczego nie mamy. Zaraz pan poseł Milewski ale wyborczego. Wykorzystam to, że jestem prowadzącym tego programu i muszę dopytać. Panie, panie radny, to teraz tak. Niech Pan mi odpowie na pytanie. Za czyich rządów służba kontrwywiadu wojskowego podejmowała współpracę z Rosją? Za czyich rządów i minister w czyim rządzie mówił, że rozpoczęliście reset z Rosją, zanim zrobiły to Stany Zjednoczone? Za czyich rządów to się działo, Panie Radny? Jakby Pan mi przypomniał. Panie Redaktorze, no, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, one nie są takie czarno-białe i oczywiste. Dobrze Pan przyznał, że Stany Zjednoczone... Zaczęły reset z Rosją. Nie, taka mówił była, o tym, że byliście się że bo taka była historia. Reset z Rosją. Tutaj nie znamy wszystkich szczegółów. Nie, no, Może. Znamy pod dokumentami nie znamy, oficjalnymi. Podpisano się nieoficjalnych rozmów. Ale znamy Czy oficjalne dokumenty, panie radny. Donald Trump już zgodę na współpracę ze Stanami z z, Zjednoczonymi. Rosji. I oczywiście wszyscy zostaliśmy oszukani przez Rosję, przez Putina. A to Donald który, został oszukany? Ten sam e, Donald tuch, który wszyscy, mówił, że jego nikt nie ogranicza Narodowej. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy zostały wykorzystane, Francja, wszystkie Czyli mocarstwa. Putin ograł Donalda Tuska. E, ograł demokratyczny świat. Panie pośle, to w takim razie to pytanie o tę prorosyjską politykę. Platforma zarzuca prorosyjskość. Wam. Ja też dodaję to samo pytanie, które skierowałem do pana radnego, tę politykę przed 2015 rokiem. No złodziej krzyczyła, pan złodzieja, No i przecież. Polityka resetu, o której pan redaktor wspomniał, te interesy z Gazpromem, które były no, ewidentnie wbrew interesom. Polaków, bardzo wysokich cen, popieranie budowy Nord Streamu, nieblokowanie tego tematu. To wszystko są działania, które wprost służyły interesom Rosji. Donald Tusk był, to, to, jeżeli pan powiedział o początkach partii politycznych, no to takie spekulacje proszę sobie schować do kieszeni albo poczytać o początkach swojej własnej partii czy Platformy Obywatelskiej i również zewnętrznych inspiracjach, o których się bardzo dużo mówi. I Donald Tusk klękał nie tylko przed Niemcami, którzy pomogli mu te partie zbudować, ale także przed, przed Rosją. I w tym samym czasie, kiedy Donald Tusk mówił o, o tym, że trzeba współpracować z Rosją taką, jaką ona jest, mówił o tym, że no, patrząc Putinowi w oczy, no, de facto przed nim, przed nim klękał, w tym samym czasie Lech Kaczyński był tym, który potrafił w Gruzji, w Tbilisi, sprzeciwiać się polityce Rosji, potrafił, no, ryzykując własnym życiem, Um, wiedząc, dokładnie wiedząc, jaka jest Rosja, dokładnie wiedząc, w przeciwieństwie do Donalda Tuska, jaka jest Rosja, um, walczyć o to, aby. Um Spojrzenie Europy na ten barbarzyński kraj, że jego barbarzyńskie władze przede wszystkim się zmieniło. Także ta, ta dzisiejsza polityka jest tylko podburzanie polskiego społeczeństwa. Ten spot platformy jest barbarzyński. Dziękuję bardzo. Panie pośle, panie radny, 40 sekund do wykorzystania. Oczywiście, jeżeli ja pan ma taką wolę. Za, zadam pytanie, kiedy ten spot zostanie zaskarżony e, jako kłamstwo wyborcze i spotkamy się w sądzie. Ani Pan, ani ja się w sądzie nie spotkamy. Chyba, że pan e, nie, będzie. Na pana dalej, komitet dalej, wyborczy, dalej jeżeli kłamał, uważa, że jest jeżeli, to nieprawdziwy jeżeli... spot powinien podać się e, tutaj go do sądu. I pewnie tak zrobi. Czekamy. To czas pokaże zatem, Szanowni Państwo, a my w międzyczasie biegniemy szybko do rundy trzeciej. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej, Green Dealu, Zielonego Ładu tym mocniej wybrzmiewa od 9 lutego, kiedy rozpoczęły się strajki generalne w Polsce, strajki rolnicze. Ale polityka Zielonego Ładu stanowi duży problem nie tylko dla sektora rolnego. Te regulacje zawarte uderzą także w zwykłych Polaków. To głos wielu ekspertów. Z powodu drastycznie rosnących kosztów energii i funkcjonowania przedsiębiorstw wiele firm, także tych z sektora Prywatnego, ale nie tylko, chociażby mowa tu o Poczcie Polskiej. Mówi o tym, że niestety, ale szykują się masowe, grupowe zwolnienia. Andrzej Domański, szef resortu finansów Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelskiej, mówi, to fake news nie będzie żadnych zwolnień. Więc teraz pytanie do przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, czy Polacy mają się czego obawiać? Czy pan. Widzi jednak ryzyko utraty miejsc pracy dla tysięcy czy dziesiątków tysięcy pracowników? Skutki um, opłat, podatków ETS, um, które już dzisiaj dotykają czy w ostatnich latach dotykały um, no, tych, którzy korzystają z um, większych ilości energii. Zresztą my to widzieliśmy w naszych rachunkach. No, rachunkach. No, po to były tarcze, które teraz rząd Platformy zdejmuje. Próbując jakąś protezą to zastąpić, o tym jeszcze zapewne za chwilę porozmawiamy, aby Polacy nie musieli tych nadmiernych opłat brać na siebie. Cały transport według, czy, czy na podstawie nowych przepisów, dotyczą, które są w ramach Zielonego Ładu, niezgodnie z unijnym prawem przez Brukselę wprowadzane. One będą nakładały między innymi taki kolejny podatek do paliwa. No więc wszystko to, co będzie. Transportowane, czy to są listy, czy to, jest, czy to jest nasze korzystanie z samochodu, czy warzywa, które dojeżdżają do naszego sklepu, wszystko będzie jeszcze droższe. Czyli nie dość, że będą droższe rachunki, jeżeli tego nie zatrzymamy, to będą droższe paragony. Prawdziwe paragony grozy czekają nas, jeżeli nie zatrzymamy Zielonego Ładu, jeżeli nie zatrzymamy tego szaleństwa. I mówimy o tym jako szaleństwie, ponieważ nikt nie jest przeciwny dbaniu o klimat, dbaniu o środowisko. Ale zabierając się za zielony ład, trzeba mieć zielone pojęcie i wiedzieć, że to musi służyć interesom Polakom. A pytanie do a nie pana tylko radnego Państwem Pawła Lecha: panie. dziękuję Panie Pośle, bo pilnujemy tej dyscypliny czasowej, to jest jeden z fundamentów zasad tego programu panowie, więc przypominam, żeby mieścić się w tym czasie. Panie Radny, dobrze jak Platforma Obywatelska chce uchronić miejsca pracy, chce uchronić Polaków przed tymi zwolnieniami? Czy Pan dzisiaj może powtórzyć za ministrem finansów, że to jest fake news, że tych zwolnień nie będzie? Panie że oczywiście, że jest to fake news, bo z jednej strony musimy wyraźnie powiedzieć, że bezrobocie w Polsce jest jednym z najniższych w Europie. Chyba tylko w Czechach jest niższe niż w Polsce. Pozostałe kraje mają to bezrobocie zdecydowanie wyższe i to jest jedna kwestia. Druga kwestia... Takiej pochwały prawa i się nie spodziewałem się. To jest kolejna kwestia związana z tym, że rząd Koalicji Obywatelskiej przyjął program Osłonowy, który będzie obowiązywał od 1 lipca. Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski w tej sprawie. Z jednej strony oczywiście zostały zamrożone ceny, maksymalne ceny energii elektrycznej i dla gospodarstw domowych na obecnym poziomie i dla przedsiębiorców. Do tego wprowadzamy bon energetyczny dla tych Prawie 3,5 miliona gospodarstw, które są w gorszej sytuacji ekonomicznej, gdzie będziemy dopłacali do energii, którą te gospodarstwa zużywają, a do tego w sytuacji, kiedy już zostanie przekroczona pewna wartość zużycia energii, będziemy dopłacali złotówkę do złotówki wydawanej przez, przez osoby, które no, potrzebują wsparcia, jeśli chodzi o ceny energii elektrycznej. I tutaj ja absolutnie nie zgadzam się z moim przedmiotem to... w tej sprawie. Panie radny, może ja coś przeoczyłam, ale pan mówi o tych tarczach osłonowych dla Polaków. Przecież gdyby one zostały przedłużone, to tych podwyżek cen energii, ciepła, gazu nie byłoby od 1 lipca. A to przecież wasi koalicjanci, wasi politycy, pana obóz polityczny mówi o tym, że zanim Polacy się zorientują, że cokolwiek poszło w górę to minie pół roku, nikt o tym nie będzie pamiętał. Każdy o tym zapomni. Panie, panie redaktorze, no tutaj przedłużamy i wzmacniamy te wszystkie wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących, które do, do tej pory były i do końca roku to będzie obowiązywało. Czyli wzmacniacie pomoc dla Polaków i Polacy zapłacą więcej za ceny, za energię, za rachunki. więcej. Będziemy wspierali tych, którzy najbardziej potrzebują. Panie pośle, do tego tematu. Co, co z tym zamrażaniem cen energii? Co, czego świadkami będziemy w połowie roku? To, jak wyglądały tarcze, które były wprowadzane przez rząd Mateusza Morawieckiego, wiedzą wszyscy Polacy. To, jakie płaciliśmy rachunki, Państwo doskonale wiecie. Dzisiaj Polacy w, całej, no, w całym kraju otrzymują prognozy, ile będą, ile będą musieli płacić. Jeżeli te, te rozwiązania, o których mówi obecna koalicja, koalicja rządząca, wejdą w życie, rzeczywiście te drastyczne, kilkukrotne czasami nawet podwyżki no, nie Będą aż tak wielkie. Ale czy pan się teraz ze mną założy, że Polacy y, będą płacili takie same rachunki jak dzisiaj? Czy pan się założy, że one nie wzrosną. Panie redaktorze, no oczywiście ja jestem to, posłem. Redaktorze. Panie redaktorze, oczywiście to zależy od, od m, wielkości zużycia energii elektrycznej. Ja musimy no, że nie traktować musimy ludzi mieć, jak nie pan co? Świadomość, oczywiście, że, że mówimy o takim samym zużyciu. No, czy to jest śmieszne? Elektryczna jest najdroższa w Europie. No musimy mieć tą świadomość. Niestety są, to są wieloletnie zaniedbania i tutaj Pano, no, Panowie, to tak, za chwilę pytanie, za chwilę dlaczego... pytanie, może nie zakładajmy się, bo ja pamiętam już jedną aferę hazardową, którą którą może wystarczy tego hazardu, ale czas na rundę czwartą i pytania wzajemne. A w tej rundzie moi goście i goście no, państwa, naszych widzów, mogą zadać sobie pytanie wzajemne, więc bardzo proszę, panie pośle, pytanie do przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, pana radnego Lecha. Czy kojarzy Pan standardy, które towarzyszą y, temu zarządzaniu Pana Prezydenta Trzaskowskiego, które są spisane? Panie redaktorze, no oczywiście tutaj... Jestem, nie jestem redaktorem, Zresztą... raz jeszcze. Panie pośle, oczywiście tutaj są standardy związane z równością, z zapewnieniem tolerancji dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, i to jest podstawa tego rozporządzenia, o którym jeszcze raz chciałem powiedzieć. Zarządzenia, które dotyczy przede wszystkim przestrzeni wspólnych, w których mieszkańcy Warszawy, Przychodzą do urzędu, ażeby załatwiać swoje sprawy. Standard czwarty. Przestrzenie urzędu są miejscami neutralnymi religijnymi. Wytyczne do tego standardu. Wydarzenia organizowane przez urząd mają charakter świecki, to znaczy nie zawierają elementów religijnych, na przykład modlitwy, nabożeństwa, święcenia. Pani... Okazuje się, że wcześniej mówił pan zupełnie co innego. pośle, to? Ja, to mówi... to było... ja odnosiłem się do, się do uroczystości związanych z Powstaniem Warszawskim, które, które są i będą. Czyli jeśli, będą organizowane w przez, u... jeśli będą organizowane w przez urząd, sytuacji. jeśli będą organizowane przez urząd, nie będzie tam miejsca dla modlitwy. Cały czas są organizowane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy to zdecydujcie się panowie organizator ale jeszcze raz proszę zwrócić uwagę że to, to się nie jest denerwować proszę pana proszę się nie denerwować naprawdę w dzielnicach a urząd miasta widzicie, stołecznego widzicie, warszawy że lewacka ideologia urzęda, zaślepiła dzielnic, oczy widzicie co Polacy e, o tym wszystkim sądzą nie denerwujcie się po prostu to zmieńcie wojewoda może uchylić te te decyzje nie będzie tematu postąpi zgodnie z prawem i zgodnie z konstytucją ja przypominam że Politycy zjednoczonej prawicy rzeczywiście informują o tym, że będą składali takie wnioski o tym, żeby na najbliższej Radzie Miasta uchylić to zarządzenie. Panie Radny, to czas na pytanie do pana posła Milewskiego. Bardzo proszę. Panie, panie pośle, wiemy, że koszt energii elektrycznej, o czym wcześniej mówiłem, w Polsce jest najwyższy w Europie. I tu moje pytanie do Pana jest takie. Przez wiele lat było, było szereg, szereg zaniedbań w tej dziedzinie. Z jednej strony grozi nam to, że Unia Europejska właśnie będzie nakładała kolejne... Kary na polskiej Powiedzenie, że Unia grozi z powodu, powodu. wykorzystywania węgla do, do, e, do produkcji energii elektrycznej. I moje pytanie brzmi takie: czy e, politycy Prawa i Sprawiedliwości popierają e, tak zwaną zieloną energię, e, pozyskiwanie energii elektrycznej e, z fotowoltaiki i, e, czy też z farm wiatrowych, co przez. E, Całe 8 lat staraliście się ograniczyć? Czy też uważacie nadal, że wykorzystanie węgla jako głównego środka pozyskiwania energii w Polsce jest no, pozytywne dla klimatu, dla naszego kraju? Panie pośle, zdaję sobie pan z tego sprawę, że nie było okresu lepszego, jeśli chodzi o inwestowanie w fotowoltaikę, o inwestowanie w inne odnawialne źródła energii niż te właśnie 8 lat rządów Prawej Sprawiedliwości. W tym czasie powstało najwięcej instalacji fotowoltaicznych. Tu oczywiście mówimy o Różnego rodzaju też wsparciu dla indywidualnych odbiorców, którzy instalowali na swoich dachach kwestie budowania offshore, u. Jeżeli chodzi o tę niezależność, to także przecież gazociąg z Norwegii, więc jakby skala tych działań, które były podjęte w ostatnich ośmiu latach, jeżeli chodzi o uniezależnienie się od ze z zewnątrz i budowanie zielonych źródeł, była największa. Dlaczego Bardzo znowu, dziękuję. znowu, Panie, znowu termin budowy elektrowni atomowej? I 30 sekund na w odpowiedź minęła. Panowie, pięknie panom dziękuję. Państwu oczywiście dziękując za uwagę. To była 14.10 Bitwa Polityczna. Paweł Lech, Radny Miasta Stocznego Warszawy, Platforma Obywatelska. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Daniel Milewski, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Sobie pośle, dziękuję. bardzo dziękuję. Państwu się kłaniamy. Za chwilę kolejne programy na antenie telewizji Republika. Ja do państwa wracam po godzinie 15.00. Zatem do zobaczenia. Pozostańcie państwo z nami.